Każdy z tych kładów, obserwując, ma inne przeznaczenie, znaczy ma takie same przeznaczenie, dawać frajdę w terenie. Możecie się wypowiadać w komentarzach, ponieważ te komentarze na pewno będą długie i zaciekłe. Ja się uśmieję. Cześć, Paweł Samek. Od 8 lat prowadzę sklep Forquad. O tym chciałbym z Wami porozmawiać. Co jest dobre, co warto, co nie warto. Objaśnię to w kolejnym. Zapraszam. Paweł, wygrałem w Totka. Mam budżet 100 koła. Chcę kłada. Co biorę? Dobra, dobra, ale będziesz jeszcze doposażał, bo ta stówka to ci może braknąć. Dobra, Adam. Stówka to powiedzmy, że jest nakłada, a resztę się okaże. W stówce tak naprawdę masz prawie wszystkie kłady w zasięgu. Mówię prawie, bo te najbardziej topowe, czyli chodzi tutaj o Kanama wersji XMR, może ci ciutkę braknąć, ale jak będziesz dobrze negocjował, czy dobrze szukał, to jest gdzieś szansa, że może znajdziesz, że się zmieścisz w stówce. Doprecyzujmy, w tym momencie będziemy mówić o kładach w zakresie 70 do 100 tysięcy złotych. Dzieliliśmy w każdym poprzednim filmie, do których zapraszamy, na sportowe i przeprawowe. Sportowe masz poko kartkę łącznie z hybrydami racingowymi, więc ośki, hulajdusza, piekła nie ma, wszystko kupisz. Jeżeli chodzi o kłady przeprawowe, kupisz wszelkie topy. Na jednym z nich siedzę, czyli Polaris Scrambler 1000S 2023. Cena dealerska to jest 92 tysięcy złotych tego pojazdu, tak zwanego Golasa. 70-100 tysięcy powinieneś patrzeć na kłady na Kanama i Polarisa, albo Polarisa i Kanama. I tutaj jest odwieczna walka tych dwóch marek. Możecie się wypowiadać w komentarzach, ponieważ te komentarze na pewno będą długie i zaciekłe. Ja się uśmieję. Teraz siedzę na Polarisie, ale mi następnym razem przypadkiem zobaczycie na Kanamie, to nie myślcie, że zmieniłem wiarę. Po prostu lubię współczesne maszyny, które coś potrafią zaoferować, które są świetnie rozwiązywane. Czyli jeżeli mamy do wyboru tak naprawdę dwie marki, czy Kanam, czy Polaris, no odwieczne jest pytanie, co wybrać, bo obydwa się widzi na zawodach. Tak, na zawodach, czy to szybkościowych, czy przeprawowych, czy łączonych wyprawach międzynarodowych, do których ostatnio jest dużo bliżej, bo zawody to było kawał mojego życia, ściganie, a teraz są to wyprawy światowe i tam się właściwie widzi tylko Kanama, Polarisa, czasem jakąś Yamaha, czasem jakaś cewka przeleci. To są pojedyncze sztuki. Generalnie Polaris, Kanam. Tyle. Więcej nie istnieje w tym budżecie. Mówimy tutaj o topowych tysiącach, co bym też proponował na to zwrócić uwagę, czyli maszyny, które mają 90 koni mechanicznych, około, nie będę, że jeden ma 93, a drugi ma 92 czy 91, bo to na kołach też ta moc jest inaczej przekazywana. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na gabaryt danego pojazdu i to, do czego jest przeznaczone. I tutaj polecimy merytorycznie. Pierwsze, jeżeli masz już taki budżet, to jesteś panem i władcą, jeżeli chodzi o zakup kłada oczywiście, bo reszta to już są inne bajki. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, jak kłada będziesz użytkował? Czy będziesz nim orał w błocie? Czy będziesz używał tego kłada jak amfibię? Czy gdzieś sobie tam pływał bliżej lub dalej od bagiennego brzegu? Przejazdy przez rzeki, taplanie się w strugach błota? Jeżeli tak, to zwróć uwagę na te kłady, co mają tutaj wyciągniętą chłodnicę. Czyli jest to Kanam XMR na 30-calowych kołach z łopatami, czyli takimi oponami jak w traktorze. To tam trzeba celować, bo to będzie wtedy dla ciebie. Jeżeli już będziesz używał kłada w przeróżny sposób, to nie idź przypadkiem w błotniaka, czyli właśnie z tą chłodnicą wywaloną do góry, tylko idź w normalne wersje. Jeżeli będzie to Kanam, to prawdopodobnie wybierzesz Outlandera 1000XXC lub Renegade'a 1000XXC, może też w wersji R, czyli bez homologacji, za to bez dodatków w postaci ABS-u i systemu kontroli trakcji. Mówimy tutaj o Renegade'ach. Fajne, spoko, wyglądają bardzo ciekawie, ale mam wrażenie, że pojazdy Polarisa są bardziej uniwersalne, że jakby więcej, może nie wszędzie są idealne, ale wszędzie są bardzo dobre. Zaskoczę cię. Nie będę bronił marki, na której siedzę i którą prywatnie używam. Każdy z tych kładów, obserwując, ma inne przeznaczenie, znaczy ma takie same przeznaczenie, dawać frajdę w terenie, wykorzystywać z maksymalnymi możliwościami, a możliwości są przepotężne. Dlaczego ludzie wybierają na przykład Renegade'a? Dlatego, że jest mniejszy, sprytniejszy, zwinniejszy w żonglerce pomiędzy drzewami, przy podjazdach, zjazdach, gdzie jest ciasno. To jest wielka kolumbryna, to jest szersze o seryjnie o 20 centymetrów. Wydawać by się, co to jest 20 cm, jest to ogromna różnica. Renegade to jest legenda, tak zwana Renia od zawsze jest na rajdach, czy od zawsze, od 2007 roku i zawsze z powodzeniem. Nie ma co temu kładowi cokolwiek umniejszać.
Jedynie co to ja osobiście, dlaczego użytkuję Polarisa? Dlatego, że Can-Am moim zdaniem przyspał w zakresie modyfikacji zawieszenia, modyfikacji ramy i produkuje wciąż na ramie G2, która w 2012 roku wyszła do produkcji, czyli moi drodzy 11 lat, już 12 lat praktycznie teraz, bo 24 jest na tej samej ramie, jest sklepany pojazd, który się właściwie nie zmienił technologicznie. Owszem, wydłużono troszeczkę wahacze, wydłużono półosie, nie zmieniono praktycznie skoku zawieszenia. Na dzisiejsze czasy Polaris tutaj na głowę przebił Can-Ama w zakresie komfortu zawieszenia, możliwości tłumienia. Polarisa ja używam dlatego, że jeżdżę na wyprawy. Tam, gdzie wygoda i bezpieczeństwo przy dużych prędkościach jest ważne. Polaris wybacza dużo więcej błędów. Dlatego ja wybieram Polarisa. Ty, jeżeli wybierasz Renegade'a czy Outlandera, ponieważ jeździsz bardziej technicznie, bardziej krętymi, to też ma swój sens. Jest jeszcze jedna rzecz. Każdy z dużych chłopców lubi silniki. No, tu są dwa cylindry, tam są dwa cylindry. W Can-Amie jest V-ka, tu jest rzędówka. Trochę inaczej pracują. No szczerze, trochę mi brakuje, żeby to V brzmiało, bo BRP brzmi dużo lepiej od Polarisa. V-ka w serduszku każdego fana motoryzacji. No ale cóż, no wygrywa jednak pragmatyczność niż tylko sam dźwięk. U mnie tak, pragmatyczność, czyli możliwość użytkowania przez, jak ja na przykład mam przejechać przez tydzień 1500 km, to chciałbym, żeby mi nogi, ręce i 4 litery nie odpadały, żebym nie trząsł się jak galaretka po jeździe przez 300 km dziennie. A no Can-Am no zaspał z tymi, mam duży żal do BRP, do producenta Can-Ama, że właśnie nie wsadził kolejnych pieniążków to, żeby zmodyfikować kłady. Zrobił teraz nowego Mavericka SSV, o którym będziemy na pewno jeszcze nagrywać film, ponieważ będziemy tutaj porównywać Mavericki. W SSV-ach, w TV-ach poszedł. W kładach, kurczę, śpi niestety. Polaris w 20 roku zmienił maszynę, pomimo że wygląda podobnie, bo plastiki zostawił. To jest też dla mnie totalną takim nieporozumieniem. Dlaczego zostawił plastiki, które od 13 roku do 24 są takie same? Ale za to zmienił ramę, zmienił wahacze, zmienił zawieszenie, powzmacniał drążki, wspomaganie zamontował inne, zrobił troszeczkę zmian. I tu uratował, bo legenda też brzmi taka, i to jest poparte faktami, że Can-Am był dużo bardziej odporny niż Polaris. Czy teraz tak jest? No i niech się wypowiedzcie się wy, bo ja dostrzegam już inne szczegóły i uważam, że co się ma zepsuć, to się zepsuje, ale generalnie technologicznie te maszyny zostały bardzo mocno poprawione. No, dla mnie wybór jest generalnie chyba prosty, albo i nie. Pozornie prosty, ale nie powiem wam, co wybrałem. Paweł też wie, co wybrał, bo widać, na czym siedzi. Ale dajcie znać, co wy byście wybrali w takim budżecie, albo może jest jakiś kład, o którym nie wiemy. Też chętnie na ten temat posłuchamy. Dzięki za dzisiejszy odcinek. A przepraszam, a co z bonusem? A, faktycznie. Jeszcze jest bonus, czyli jest kład, który jest droższy od 100 tysięcy. Co to jest? Can-Am Błotniak XMR 1000. Jest powyżej 100 tysięcy, poniżej, bardzo ciężko go kupić nowego. Nie chcę w tym momencie, tam ceny spekulacyjne się pojawiły, ponieważ te R-ki, XMR-y, jeszcze dochodzi tam rejestracja, która nie jest oficjalna, bo R-ka nie jest homologowana i jest cena wywalona powyżej 100 tysięcy, zwykle jest to 110-120 tysięcy złotych jako za tak zwanego golasa. Moim zdaniem przeszacowane. Czyli to jest kład, który typowo nadaje się do mielenia w błocie. Właśnie i ważne. I pamiętaj ty też o tym. Nie wydawaj ponad 100 tysięcy, bo wiem o tym, że nie będziesz fanem totalnego błota. Często jest tak, to wam bonusowo tak dopowiem, że przychodzi klient do salonu Can-Ama, proszę mi pokazać tego najlepszego. A co robi dealer? Pokazuje mu tego najdroższego. No, tak wygląda handel, biznes, tak? Pokazujemy tego najdroższego XMR-a, 115 tysięcy czy 120, dobra. To coś jeszcze sobie doposażymy, może jakiś rabat, no to już tam nie wchodzę w to, pewnie jakiś rabat się znajdzie. A później klient zaczyna jeździć tym błotniakiem, on sobie uświadamia, że nie jest fanem walić się po szyję, co jazdę w błocie. Ma 30-calowe wielkie okazałe koła, ma największego, najbardziej okazałego kłada, ale się okazuje, że ten kład jedzie 100 na godzinę, to jest jego max. Rozpędzi się na tych oponach 100 na godzinę, to już jest w ogóle katastrofa. A tu sobie goś wyjeżdża cywilnym kładem, który dał 40 tysięcy mniej, sobie obierze go w każdym zakresie, oprócz oczywiście taplania się w wielkim błocie. Jeżeli masz zamiar kupić XMR-a, to się dwa razy zastanów, czy ty jesteś fanem topienia się. Jeśli tak, bierz XMR-a. Jeśli chcesz uniwersalnie jeździć po wodzie, po błocie, po szutrze, trochę po asfalcie, podjazdy, zjazdy, to sobie weź wersję XXC, XTP, S, XP, nie XMR, nie błotniaki z wywalonymi chłodnicami, bo to jest dla tych, co lubią się topić. Dobrze, dajcie znać, jaki wy macie wybór swój. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.